Siema widzowie, w kolejnym odcinku, można powiedzieć, że dzień zwykłego rolnika. Jak widzicie, są małe przygody. Czekajcie. O, kamera na łeb. Spawaliśmy felgę w ciapku. Moim popękała tu troszkę. Troszkę luzu było i chciałem to zrobić, jak Bóg przykazał. Dzisiaj mamy, który 29 kwietnia. Chyba. I co, zakładamy dalej oponę. W sobotę żeśmy to kleili. Dętkę poprawiałem od razu. I co? Dzisiaj dzień pełen wrażeń będzie. No bo tak, zakładam oponę, potem jedziemy siać do wujka. To ja wam mówiłem w odcinku któryś tam ostatnio i będziemy przerabiali opryskiwacz na 12 metrów z 10, no bo ścieżki są na 12. A zboże już potrzebuje mikro, dopiero pogoda. Tam gdzie jest certyfikat, będziemy pryskać na skracanie, kolanko ma 2 cm, miejscami tylko 2,5, także jeszcze jest szansa. Tu już za późno jest na skracanie, ale tam na pewno będziemy jechać i tam gdzie dawaliśmy później tą pierwszą dawkę nawozu ze skracaniem. I co? Zakładałem od opony. Ja muszę przylewarować ciapkę. Taka to przygoda, nie wszystko idzie jak należy. Spuścimy trochę gościa i damy tutaj jakąś deseczkę, żeby go trochę podlewarować. O, stary lewarek, a jary. O. Pana z obciężnikami waży trochę. Młodego musiałem tutaj, można powiedzieć, zatrudnić. Zostawiamy tak na razie. Podłoże. Ciapek na biegu jest, ale to nic nie zmienia, że warto podłożyć. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zbić biegu. Dawaj, młody. Podnoszę oponę. Czekaj. Z tej. Dobra, poczekaj, odkręcimy ją. No gdzie ty, jak ty zakładasz? Trzeba ją odkręcić. Tą stronę. Czekaj. Dobra, puść, poczekaj. Kiedy możesz mnie wspierać. Dobra. Młodego widzieliście już na żniwach. Nieraz. Pomagał. Pomagał Stachowi, jak mnie nie było. Pójdziesz na razie. O. Dobra. Trochę za bardzo. Także. Tak jak teraz. Trzymaj ją, opieraj delikatnie, tylko żebyś opierała, ja trochę spuszczę i patrz kiedyś, ale to będę widział w sumie. Mamy. Trzeba jeszcze podsunąć go. Dobra. Tak jak teraz. Trochę za bardzo. Z tym obciążnikiem to... Ważysz trochę. No. Trochę ta... Swoje waży ta opona. Tak jak teraz. Jeszcze troszkę popuszczę. Opieraj. Trzymaj ją delikatnie. Trzymaj ją. A jeszcze spuszczę. O. Napchaj oponę. Delikatnie. Dobra, napychaj. Czekaj. Trzeba złapać. Śrubki pozbieramy. Za tobą jeszcze chyba. Co? Za tobą śruby. Dobrze. I nie podkładka tego. Pierwszą dociągniemy. A potem podlewaruję znowu ciapka i dokręcę jak należy. I się trzymało fest. Dobra, poczekaj, ja podlewaruję znowu ciągnik. Żeby ładnie siadła na opona.
Jest. 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 Dobra. Klucz 24 teraz. Jedziemy z tym wciążnikiem. Dobra. Już go trzymam młody. Działamy dalej. Zapinamy siewniczek i jedziemy do wujka siać. Opona założona, już hula. Chcę się ustawić lepiej. Za pierdzielnik zostawiam na razie, bo potem będziemy bawili się przy tym pryskiwaczu. Chciałem w tym roku przez lato zrobić tu wiatę taką, jeszcze spadek tu, jak na wysokość Mausera. No żeby po prostu ciągnik schować, maszyny, coś jeszcze, nie? Także taki jest plan. Myślę, że przed żniwami albo po żniwach będziemy modzić tutaj tą wiatkę. Zobaczymy, jak to z czasem będzie. Dobra. Zobaczymy, jak to z czasem będzie. A, bo zostawię jeszcze. Niech sobie chodzi. I siewnik jedziemy schować pod wiatę. I bierzemy się za opryskiwacz. Ostro. Kurde, muszę smarować tę śrubę, bo jęczy jak. To już przy opryskiwaczu będę. Będę za ten. Będę. Smarował. Dobra. Zaraz się widzimy, ja sobie dokręcę jeszcze jedną rzecz i jedziemy. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy, zasiejemy, schowamy siewnik. Tam jest hektar do obsiania, nawet może nie, szybko pójdzie. Wracamy, będzie po drugiej, jakoś pół do trzeciej, zrobimy opryskiwacz. Myślę, że z godzinkę zejdzie, żeby przedłużyć lance. Mam już cały plan, wszystko kupione, także szybko pójdzie, no i to. No i będziemy robili ciecz. Nie robię grzybówki, jednak pisaliście mi w komentarzach, że te bukonazol nie nadaje się. No powiem wam, że zostawiam go na te trzy, a kupię kiera. Kiera kupię na ten, żeby... Kiera kupię i kierem będę pryskał na te dwa od razu. Takie te jeden, te dwa można powiedzieć. Przyszły weekend będę chciał prysnąć kierem na grzybówkę i później na początku czerwca te trójka i te do Litwy. Tak ja trzy zabiegi do Litwy zrobi na pewno te dwa grzybowe, no bo teraz już puszczę za tę jedynkę. Takie bardziej te jeden naładowane, te dwa będzie robione. Jęcz mi tam, a ubin tam chcesz siać? Ubin tam siejemy i tu ubin siejemy. Zobacz ile tego jęczmienia, 50 kg jest w siewniku. To chodź, ja ci pokażę, gdzie się tam gdzieś ciąć. No tu z boku musisz. Chyba, że przejdziesz na drugą stronę, ja wyjadę do tyłu. No wyjedź do tyłu tam. Spokojnie. Mieścisz się, siadaj. Teraz mogę siadać. Siadaj tu na błotnik już. Jedziemy. Jedziemy, witam. Nie, chyba jeszcze nie witali my się. Tu stanąć, ale na akumulatorze. No, na akumulatorze. Jeszcze. Chodź, jak się trzymaj. O.
Jedziemy. I to tylko sprężynowałeś i wlekłeś to, tak? Tak. No i starczy. Powinno nam starczyć na 30 arów tego jęczmienia. To jak znalazł. I gdzie chcesz jechać? Tutaj czy tam dalej? Tam dalej, tam. To ustawimy łubin 100 kg na hektar gdzieś i tyle. To będzie trupek na wołek. No. I tam za smugą. Za smugą. Mamy przerobioną jedną stronę. Czekajcie, kamerę wyczyszczę. O! Te buszka wziąłem. No i tak, mamy przerobioną jedną stronę. O! To jest ta część. Dwie dysze dołożone. No i opryskiwacz tak się prezentuje. Bierzemy się za drugą teraz. Zobaczymy, jak się to złoży, jak to będzie wyglądało. Ogólnie to mam taki zamysł, żeby jak się tu składa, to będzie trzeba pierw tak składać. O, tak będzie wystawała dość znacznie ta lanca, ale to nic nie szkodzi, bo chciałem taki wspornik zrobić. No powiem wam, że ze 3 metry to na bidę teraz wystaje. O, ze 3 metry to na bidę teraz wystaje. I będzie trzeba zrobić takiego X-a. Coś takiego. Bardzo wysokie to będzie. No nic, będzie się jeździło takim szerokim, trudno. Nie ma wyjścia. O, otwieramy tamtą. Gdzie się jeździł takim szerokim statkiem teraz. A przerobię sobie. Później. Która to strona pierwsza? Obojętnie chyba. Teraz to mi się pomieszało już. Sam nie wiem. Chyba tak. Tak. Trzeba uważać, żeby nie pourywać końcówek. Wszystko tu na żyletki. No, ze 3 metry wystaje. Belkę się przerobi i będzie po prostu tak. Już. Taki iksik. Tu belka będzie się opierała, z profila się wyspawa i będzie. Mamy przerobioną jedną stronę. Czekajcie, kamerę wyczyszczę. O! Te buszka wziąłem. No i tak, mamy przerobioną jedną stronę. O! To jest ta część. Dwie dysze dołożone. No i opryskiwacz tak się prezentuje. Bierzemy się za drugą teraz. Zobaczymy, jak się to złoży, jak to będzie wyglądało. Ogólnie to mam taki zamysł, żeby jak się tu składa, to będzie trzeba pierw tak składać. O, tak będzie wystawała dość znacznie ta lanca, ale to nic nie szkodzi, bo chciałem taki wspornik zrobić. No powiem wam, że ze 3 metry to na bidę teraz wystaje. O, ze 3 metry to na bidę teraz wystaje. I będzie trzeba zrobić takiego X-a. Coś takiego. Bardzo wysokie to będzie. No nic, będzie się jeździło takim szerokim, trudno. Nie ma wyjścia. O, otwieramy tamtą. Thank you.
gdzieś jeździł takim szerokim statkiem teraz. A przerobię sobie. Przerobię sobie później. Która to strona pierwsza? Obojętnie chyba. Teraz to mi się pomieszało już. Sam nie wiem. Chyba tak. Tak. Trzeba uważać, żeby nie pourywać końcówek. Wszystko tu na żyletki. No, za 3 metry wystaje. Belkę się przerobi i będzie po prostu tak. Już. Z jaki iksik. Tu belka będzie się opierała, z profila się wyspawa i będzie cacy. Już nie będzie tu siedziała, tylko będzie siedziała wyżej. I teraz opryskiwać trzeba przemieść. Ja sobie go podepnę do ciągnika od razu i się go przetransportuję na bok. Opa. Dobra, jeszcze trochę do tyłu. Zostałem tu trochę cieczy roboczej. Po wypryskaniu, ale wam nie nagrywałem. W ramach testów pojedziemy, wypryskamy resztkę. No a później za koleją. Pisaliście, że fajna skrzynka. No to w sumie końcówki, jakieś tam drążki, stare śruby. No nie ma tu żadnych kluczy. Tak naprawdę, także. No. Ogólnie ta belka powinna być tu szersza. Po pół metra na boki. W sensie tu, o tak jak u Stacha jest. Wtedy ona by się mieściła w ryzach. No ale po wsi to bardzo jeździć się nie będzie. Ona będzie do góry po prostu i będzie dobrze. O. Tą belkę przerabiać trzeba by spawać wszystko na nowo, żeby była na 12 metrów, niestety. Aha. No i tak. Mamy zaspawane drugą stronę. Zakładamy węże, a to też... Dobra. Kosa. Kosa do... Ostrzyłem sobie. Nóż kuchenny, taki, bo do chleba czy czegoś. Dobra, druga sztuka, przerabiamy. O, gdzie powinno być lepiej widać. No co tu robię? I tak cały dzień leci, moi drodzy. Trochę się człowiek pobawił dzisiaj w modyfikację i jutro rano będę zboże pakował, bo chciałem sprzedać resztę przężyta. Tam zostało mi z 5 ton tego przężyta jeszcze. I chciałbym go pogonić. Zobaczymy, ile tam wyjdzie dokładnie. No tak na oko mówię 5 ton, a ile jest to się dopiero sprawdzi, jak zweryfikuję. Kupiłem akurat worków na 5 ton. 100 sztuk na worki i rura. Tu też jakiś glutek. Kupiłem worków na 5 ton, także powinno być good. Patrzymy, jak to wyjdzie. Dobra. Dobra. Ciniemy kosą. Jeszcze będzie trzeba zrobić stojak na tę belkę, żeby nie opierała się aż tak, tylko żeby w powietrzu po prostu było. No ale cóż, skończymy to. Będziemy myśleć, jak to dalej rozwiązać. I teraz najbardziej czasochłonna rzecz. Trzeba rozciągnąć ten przewód. Tu jest tyle. Zatniemy.
No. Już miałem kupować opryskiwacz ogólnie, 600, Pilmeta 12 metrów miałem, ale się wstrzymałem, zobaczymy. Tym się przelata jeszcze ten sezon, te 6 hektarów się spryska. No bo jęczmień jeszcze, no to 7 w sumie. I nie będę kombinował na razie, wszystko zbieram na większy ciągnik, żeby kupić, i mam nadzieję, że się uda. Zobaczcie, jest bezwiecznie praktycznie. Palniczkę mogę odpalić i działa. Nie wieje, także warunki na opryski są normalnie idealne. Nic, tylko lać wodę i w pole. Tu nie było dawane... Tu nie było dawanego oprysku na kwas, ale tu od tego miejsca była pierwsza dawka dawana dopiero niedawno i powiem wam, że to zboże ładnie ruszyło, kurde. No jestem w szoku, wyrównało się z tamtym tak naprawdę. Drugiej dawki tu jeszcze nie było, no, w przyszłym tygodniu, no, a ścieżka no to wychodzi, że tu jest i kurde, dobrze wycentrowane, wymierzone. Także jest nieźle. Teraz druga strona. Druga strona i co? I jedziemy. Włączamy opryskiwacz i jedziemy z tematem. O, opryska. Pryska ładnie. Teraz widać różnicę między tymi dyszami ejektorowymi a tymi zwykłymi. Tu już jeszcze kolejne nawalone, no bo z nawozami jak jechaliśmy, no to żeśmy poryli trochę kolejnek, ale to nic. No ale fajnie, bo idealnie na szerokość teraz. Idealnie na szerokość ścieżki 12 metrów. Tak było mierzone i tak wyszło. Jesteśmy na pszenicy tej z Jerzawy, gdzie sialiśmy ją najpóźniej. Kurde, nie równe to pole strasznie. Glina, pes, bo to ugor. I tu było najpóźniej siane zboże. No i dostała też późną pierwszą dawkę nawozu, no ale no wygląda na razie obiecująco. Ładnie się ruszyła. Teraz dajemy. Kurde, ale buja tą lancą. Tam jest kumpla Jacka, którego pozdrawiam, jak będzie oglądał. Pszeniczka obok. Też mu tam doradzam co nieco z tymi opryskami. I co? No i nawet, że tu wygląda ta pszenica, dostała 300 litrów RSM-u na pierwszą dawkę. No krzewi się solidnie, powiem wam, nie? Dywan tu się zrobił na tej pszenicy. Ale lanca mi skacze, ja pierdyle. Jedziemy trochę wolniej. No a wracając, ładnie się tu krzewi, ogólnie dobre tu jest pole. No zobaczcie, tu kumpla Jacka z boku, jak to wygląda. Dał tam dwie dawki nawozu, też pryskał ostatnio odżywką na grzyba i skracanie. I też się solidną, o, prezentuje. No dywan się tu zrobił na pszenicy, dywan ogólnie. Jestem w szoku. Drugą dawkę w granuli tu dam, bo dopiero tak naprawdę mamy 30 kwietnia. I tak naprawdę dopiero się tutaj kolanko pojawia, nie? Także no pszenica jest dość późno tutaj. Też pewnie późno będzie koszona, ale no niestety takie warunki. To też mówię, po uborze to jest strasznie nierówno. Nie ma
temat stabilizacji lans. Możemy jeszcze dać steko wyżej. Nie ma też tu stabilizacji lans niestety. I wygląda tak jak wygląda. No wracając tak, przeniżka bardzo ładna. Opryskiwacz na razie daje radę, lance nie popękały te dobki orabiane. Najważniejsze, że te ścieżki się mieściłem. To wygląda. Trochę zawiewa wiaterek, no ale cóż. Ważne, że trochę niesie, no szczególnie tu na górze, na otwartej przestrzeni. Stach upryskał, ale chyba też odpuścił, bo mówi, że straszne porywy wiatru na polu są i olał temat. O... Kurde, wieje, ale nie poradzi. Opa! Ale nic się nie poradzi. Była dość świeżo, będziemy kosili tu kolano, szczernie robili na tym polu, bo to była droga, wyboje. To strasznie ogólnie, nie? Przerąbane w tym dołku. Tu jest najgorszy kawałek. Ale dawka RSM-u robi robotę. Pole ciemne takie, że to pole jest. No i to jest też ośnista siana ta, to była u mnie ceniczka. No niestety trzeba się pomęczyć, te 80 arów tu jest zasiane, tam jest hektar jęczmienia. Naprawdę powiem wam, że jest solidny. Idziemy do kolegi Jacka. Zobaczymy jak tam pszeniczka u niego. No też fajnie wygląda. Czysto jest, widzicie? Czyste pole, bez chwastu. Ciut większe odstępy ma w tym swoim siewniku robione. Sprawdźmy. Tu jest kolanka, dopiero centymetr ma to kolanko. U niego zboże ma centymetr kolanko. Do skracania się nadaje dopiero. No widzicie, tak to u nas wygląda. No powiem, że kolor ma solidny ta pszenica u mnie. Zobaczymy jak pogoda dopisze, bo widziałem, że prognozują suszę na nasze tereny w maju niestety. No i niekolorowo. Raję sobie fryzurkę. O! Ładujemy się na Czaponga. I tak. Piękny jest zachód słońca. Godzina prawie 19. No i co? Ja sobie wracam. No i będę się z wami żegnał. Taki luźny odcinek z dnia. Z całego dnia. Mam nadzieję, że się podobał. Stachu, bo to nagrywało.